Wiadomo, że UFC to show. Może przesadziła rzeczywiście przed tą pierwszą walką z Rose, no ale jeżeli ona przesadziła, to co powiedzieć o Conorze McGregorze? No Conor McGregor, tak, mi się wydaje, że to było wszystko ustawione, no nie oszukujmy się, no okej, będzie teraz potrącono mu jakaś tam garza, że jakieś bojońskie sumy niby ma mieć, ale uwierzcie mi, on zarobi teraz na walce z Khabibem 20 razy tyle, co on teraz wyda, więc mi się wydaje, że to wszystko było ustawione i że no jest tam jakaś osoba, która nim tak kieruje właśnie, żeby po prostu tak robił, jak, a nie inaczej, prawda, no jako my sportowcy powinniśmy kreować to jako sport, no nie rzucać krzesłami w autobus, no bo to nie świadczy o sportowcy, tylko o chliganie, prawda, dlatego no, mi się wydaje, że tam kierowały nim bardzo jakieś tam osoby, że mówili zrób tak i tak i on po prostu to wykonał i no i mówię, gdzieś został aresztowany, no ale to wszystko miało tak po prostu być, nie? I też no jakieś tam, jakaś kaucja, no ale to mówię, to są śmieszne pieniądze, McGregor to jest tak samo jakaś tam już ikona, jest to jakiś filar UFC, więc no nie pozwolą mu, żeby mu się coś stało, wierzcie mi. Ja ci powiem, że też miałem takie wrażenie trochę, że to było trochę ustawione, ale pewnie wymknęło się spod kontroli, bo jednak McGregor to jest świr. No troszkę na pewno, bo tam nie ukrywam, że to nie sam McGregor tam był, prawda, tam był jakiś cały sztab, który szedł z nim, więc tam nie było tylko jeden wybryk, że on rzucił tym krzesłem tam w ten autobus, no, tam było jeszcze jakieś inne, jakieś, niby jakaś tam ochrona pobita, jakieś tam osoby, które współpracują z UFC, gdzieś były draśnięte tym, no mówię, ale to wszystko, tak jak mówisz, było to na pewno wytrącone spod kontroli, bo może był jakiś tam epizod, że zrób tak i tak, a po prostu no wodze poniosły ich troszeczkę i po prostu chcieli, może było głośno. I uwierzcie mi, że cały świat o tym gada i zrobił to, co miał zrobić.